Opole. Historyczna stolica Górnego Śląska. Do połowy XIX wieku miasto urzędnicze. 30 lat wcześniej w Anglii opatentowano cement portlandzki, budulec godny trwającej właśnie rewolucji przemysłowej. Mieszkańcy Grodu nad Odrą jeszcze nie mają pojęcia, jakie piętno ten wynalazek odciśnie na mapie miasta. Opolska rewolucja cementowa zaczęła się tutaj, przy ujściu Młynówki do Odry. W 1857 roku powstały zakłady Grundmana. 8 lat później Pringsheima. Przy ulicy Torowej stoi jeszcze ceglany budynek tej cementowni. Pięćdziesiąt lat później, pod koniec pierwszej dekady XX wieku, na terenie miasta i wokół niego działa 9 cementowni. Każda potrzebuje surowca. Już wtedy powierzchnia Opola przeszła dramatyczne zmiany. Cementownia Silesia była jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych. 5 pieców obrotowych działało do momentu nadejścia Armii Czerwonej, która splądrowała fabrykę. Kopalnia Margla wypełniła się wodą. Dziś Kamionka jest jednym z najpiękniejszych zbiorników w mieście, o niepowtarzalnym, lazurowym odcieniu. Co roku przyciąga amatorów plażowania, nurków i opolskich morsów. Nieco więcej szczęścia miała cementownia Stadt Opeln, która po II wojnie światowej odrodziła się jako Piast. Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego w okolicy sprawił jednak, że tereny kopalniane szybko się wyczerpały i fabrykę trzeba było zamknąć. Spadkiem po cementowni jest położona najbliżej centrum Kamionka Piast, mekka opolskich nurków, których na dno zbiornika przyciąga między innymi zatopiony Fiat 126P. Ta cementownia miała szansę pracować nawet 100 lat. Bolko, jako jeden z 4 zakładów, został oszczędzony przez Sowietów i wznowił produkcję w 1947 roku. Prężną działalność fabryki przerwała powódź tysiąclecia w 1997 roku. Wielka woda zalała wyrobisko tak niespodziewanie, że w trakcie ewakuacji robotnicy musieli pozostawić na dnie ciężki sprzęt do wydobywania margla. Dziś Kamionka Bolko jest znana przede wszystkim jako kąpielisko odwiedzane latem przez całe rodziny. Zbiornik jest również schronieniem dla licznych gatunków ptaków. Przemysł cementowy w Opolu w ciągu ostatnich 150 lat przeżył dynamiczny wzrost i równie spektakularny upadek. Obecnie w mieście działa jedna cementownia, która może pochwalić się ponad stuletnim dziedzictwem. Ta kamionka, Odra 1, to pozostałość po eksploatacji margla w dzielnicy Zakrzów. W 1963 roku wyrobisko doszło do granic wyznaczonych przez trasę kolejową i garaże, przez co wydobycie surowca obecnie prowadzone jest w kopalni Odra 2 na granicy osiedla Habry. Odra 1 stała się elementem krajoznawczym Opola. Choć jest zamknięta, można uzyskać zezwolenie na wstęp od władz cementowni. Teren kryje mnóstwo niespodzianek, w tym skamieniałości z epoki kredy. Wznosimy się ponad poznaczoną wyrobiskami powierzchnię miasta na wapieniu.
Jeszcze raz możemy przyjrzeć się krajobrazowi tak mocno zmienionemu przez człowieka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku historii wysokich lotów.